Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i ta jedność w Duchu Świętym, niech będą z nami wszystkimi. Oh,
szczyty. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższe. Weź udział w trudach i przeciwnościach noszonych nas Ewangelii mocą Bożą. On nas wybrał, wybawił i wezwał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Oto Słowo Boże. Jest jeszcze inne pojęcie, że jesteśmy w drodze.
na Ciebie i miłość. W zasadzie tak, poprzez jesteśmy ochrzczeni, w tym sensie jesteśmy w Chrystusie, w naszej drodze. Góra Tabor objawiła szczególne piękno Jezusa, które on sobie cały czas ma, ale słowo je na czas 30 lat, kiedy przychodzi, aby spełnić wolę Ojca, pojednać mnie ze sobą przez życie, we śmierć i zmartwychwstanie, a potem jego dobra nowina dzieje się w Duchu Świętym przez posługę apostołów i my jesteśmy w ciągu tych właśnie wydarzeń. Dobra nowina. Możemy sobie wyobrazić, że Jezus, kiedy dorastał, słyszał o swoim narodzie, o historii zbawienia, jak ten naród przeszedł i słyszał też szczególną taką wieść o swoim rodzie. Otóż w jego rodzie jest między innymi Rut i Boaz. Co tego sobie znaczy? Wspominam o tym dlatego, że przeżywamy szczególny dzień Jana Bożego, człowieka, który mówił: bracia, czyńcie dobro dla miłości Pana. Otóż on przyszła z takiego narodu, z którym nie wolno było utrzymywać Izraelitom żadnej więzi. W ich rozumieniu oni byli przeklęci, nieczyści. Ona przychodzi i zostaje przyjęta przez Boaza w taki szczególny sposób. On podczas posiłku umacza kawałek chleba i daje jej do spożycia. W tamtej kulturze oznacza to szczególną bliskość i czułość. To są szczególnego rodzaju oświadczenia. Boaz mówi tym gestem: Rut, ja Ciebie kocham i chcę być Twoim mężem. Ten gest tak dużo znaczy. Spotykamy się pod ostatnim wydarzeniem też, kiedy prorok Natan przychodzi do Dawida i mówi o tym srogim królu, który ubogiemu człowiekowi zabrał jedyną owieczkę, która z nim leżała i jego dół, i którą on karmił właśnie w ten sposób, gestem. Marzał kawałek chleba i dawał do spożycia tej owieczce. Była dla niego jak córka. Z tym gestem spotykamy się w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy wiadomo, kto zdradzi, i Jezus właśnie w tym geście ogromnej czułości, jak gdyby miłości, no właśnie karmi dziecko. Umaczał kawałek chleba i dał swojemu uczniowi, który go zdradza, do spożycia. Czyli Judasz, ja Cię bardzo, bardzo kocham, dlatego że jesteś. I my przeżywamy teraz liturgię. I tu dochodzi do jeszcze większej czułości. Otóż Syn Boży sam staje się dla nas pokarmem i już nie tylko chleb umoczony, no w jakiej zupie nam podaje, ale swoje ciało i krew. Abraham idzie, aby zaczął dziać porządek zbawienia. Jezus na szczycie pokazuje swoją chwałę, ale za chwilę przejdzie przez mantię męki i śmierci, aby objawić moc zmartwychwstania i każe nam to czynić na pamiątkę swoją, czyli na wspomnienie, uobecnianie, aż powtórnie przyjdzie. My sobie zdajemy sprawę, czy uczestniczymy tylko po części. Czy apostołowie w takim duchu wychowani, oni w tej chwili wiedzieli, co się dzieje? No niekoniecznie. No jak każdy z nas mieli tą zdolność kulawą, aby te sprawy ważne, istotne brać po swoje. Trzeba było zesłania Ducha Świętego, a potem w historii Kościoła wielkiej takiej postaci, jak nasz Jan Boży, aby przypominać.
wyroczni, te słowa Ojca Niebieskiego odnoszą się do każdej i każdego z nas. Używając tych słów możemy sobie przypomnieć tę duchową namówkę Jana Bożego, kiedy mówił do ludzi młodych, a w Chrystusie zawsze jesteśmy młodzi. Nie wiecie, jak piękni jesteście. Uczymy się od Zbawiciela, owszem, od samego Ojca Niebieskiego, a potem od Jana Bożego. Od ludzi, których spotykamy jako żywe przykłady tej właśnie dobroci. Dlaczego Cię kocham? Dlaczego chcecie czynić dobro? Owszem, tak Pan kazał. Dlaczego już jesteś? To jest wystarczający powód do miłości, do dobroci. W tę dzisiejszą uroczystość dziękujemy Panu Bogu za dobroć Pana Boga, który nigdy się nie cofa przed kochaniem człowieka mimo jego grzechu. Dziękujemy za tę duchowość Jana Bożego, który każdemu okazywał miłosierdzie, nawet tym, którym to było zabronione, obcym, wrogim. I polecajmy też siebie nawzajem, abyśmy tę Ewangelię o Bożej dobroci, o Jego miłości miłosiernej, chcieli sobie przyswajać i nauczyć. Wtedy nasze życie, chociaż czasem kulawe, będzie piękne rzeczywiście, bo będziemy mieć udział w tym pięknie góry naboru, którym jest sam Pan. Mamy to piękno, dbajmy o nie i pomagajmy je. Za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy przyjęli czyny i słowa stawali się
Zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego.
sanctite et mandogate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.
Thank you.
nabożeństwie jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. Z racji uroczystości świętego Jana Bożego w naszym kościele o godzinie 11:00 przypominamy i zapraszamy do udziału w Państwach Opostych, które będą u nas 15, 16 i 17 marca poprowadzi jego ojciec Efraim Franciszkan. Jubilatom i solenizantom na nadchodzącym tygodniu składamy serdeczne życzenia wszelkim Bożym łaskom. W niedzielę 15 marca o godzinie 19:00 w kościele wezwania Świętej Elżbiety w Cieszynie odbędzie się 5. koncert z cyklu Wieczorem Muzyki Organowej i Kameralnej u Świętej Elżbiety. Wykonawcą tego koncertu będzie student Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II na kierunku muzyka kościelna, pan Maciej Kreśniew. Koncert pasyjny zawierać będzie literaturę organową oraz improwizację organową na temat Drogi Krzyżowej. Wstęp wolny. Serdecznie dziękujemy panu Remigiuszowi Sygankowi i całej Schodzi na Woce za piękny śpiew w czasie drugiej na Bożą Chwałę. Dziękujemy także telewizji o Insta, nagraniu Mszy Świętej i Wiadomości. Jesteśmy wdzięczni rozgłośni radiowej Radio Beskidu za audycję w Objawie Bożym. Mógł zapłać wszystkim za obecność siostrą Elżbietanką, siostrą Dorotą. Dziękujemy za przygotowanie uroczystości naszym współradzom, szczególnie bratu Serafinowi i dziękujemy też za czytanie Bożego Słowa pani dyrektor. Po błogosławieństwie mszalnym, gorzkie żarty, a później po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, kto chce, może ucałować relikwie świętego Jana Bożego. Pan z wami.